Siemanko wszystkim. Dzisiaj wybrałem się na staw. Rozpocząć sezon wędkarski. Tutaj jest akurat zbiornik, który został wykopany bodajże w tamtym roku, ale nie ma pozwolenia na wypełnienie go wodą niestety. A tu zaraz pokażę wam drugi zbiornik, który no, jeszcze w tamtym roku był pełny wody i można było połapać tutaj fajne rybki. Sam osobiście wyciągnąłem tutaj 3 miesiące, jak jeździłem. To był taki okres, że wyciągnąłem tutaj dość dużo karpia. Wyciągnąłem, po prostu złowiłem, ale wpuściłem z powrotem, bo nie jadam ryb. Dzisiaj tak spławikowo i akurat coś tam nam pyka. Coś się tam dzieje. Zbliżę, choć nie wiem, czy będzie coś widać. Słabo widać. No coś tam się rusza. Jak wyciągnę, to nagram, jaka rybka była. Pewno jakaś poteczka. To na razie. No i jestem z powrotem. Z tamtego brania niestety nic nie wyszło. Za późno przyciąłem po prostu. No, przeszedłem na inne stanowisko. Stwierdziłem, że sobie rzucę jedną z gruntu. Zobaczymy. Może z gruntu coś tam weźmie. No ale jak na razie spokój, cisza. No ale w takiej ciszy i w takim spokoju to sobie można siedzieć, nie? Ptaszki śpiewają, w miarę pogoda jest ok. No, tak wygląda ten stawik. Nie jest zbyt wielki. Mały też nie jest. Tylko wody mało. No ale to prawdopodobnie się zmieni, bo mają dopuścić wodę. Szkoda by było, jakby nie dopuścili. W każdym bądź razie, jakby ktoś był ciekawy, dlaczego nie ma tej wody, to po prostu to jest staw pewnego pana, który ma dużo pól, na których uprawia różne rzeczy i w tamtym roku miał po prostu posadzone ogórki i musiał skądś brać wodę, żeby je podlewać. No i tak wyszło, że po prostu no tej wody wziął dość sporo z tego stawu. Nie wiem, czy będzie widoczna, tam jest taka butelka na kijku i woda, jak była w tamtym roku jeszcze normalnie, to praktycznie do butelki, tam może z 10 cm. Z 10 cm niżej. Tam jest ta butelka i ten kijek. No. No, posiedzę jeszcze chwilkę i będzie trzeba się zwijać. Fajnie, cisza, spokój. Tutaj jest za mną jeszcze jeden staw, taki no, zarośnięty cały. Kiedyś, jak ja jeszcze byłem mały, malutki można powiedzieć, bo może miałem, nie wiem, no parę lat w każdym bądź razie miałem, to ten staw jeszcze tam był w miarę aktywny. A może w ogóle mnie jeszcze na świecie nie było, no w sumie nie wiem, bo nie wiem ile lat on już jest taki zaniedbany.
No i tak to wygląda. Cisza, nic nie bierze, no ale nie ma co oczekiwać. Zresztą, no przyjechałem, nie było podkarmione ani nic, no to ryba jeszcze nie przyzwyczajona. No i to tyle chyba. Jak coś się złapie, to wam pokażę na pewno. Chociaż nie ma co liczyć, bo jest naprawdę spokojnie, strasznie.